Witajcie na kolejnym odcinku naszego vlogarytmu. Witam ze swojej tej budki naukowej. To zdjęcie zostało zrobione kilka lat temu. Dzisiaj tych książek jest tyle, że chyba bym jakiś namiocik mógł zrobić, ale już nie mam siły ich wyciągać z półek. Ale dzielę się tą wiedzą z Wami. Proszę Państwa, zacznę od takiego dzisiaj sformułowania, żeby być muzykiem jazzowym, najpierw trzeba być jazz fanem. Najpierw trzeba być jazz fanem. I dzisiejsze spotkanie dotyczy nie kogoś, kto miał świetne zespoły, kto stworzył jakieś super kompozycje, czy ktoś odmienił harmonię, czy wiecie, tam na trąbce śmigał gdzieś po górze. Tylko ktoś dzisiaj będzie tematem naszego spotkania, dzięki któremu tysiące, jeśli nie miliony ludzi właśnie stało się jazz fanami. A w konsekwencji niektórzy z nich muzykami jazzowymi. Norman Grant, który był wydawcą płyt, był organizatorem koncertów, impresarium i menadżerem osobistym wielu z gwiazd, w końcu twórcą unikatowej formuły jazz at the Philharmonic. No i biorąc pod uwagę to wszystko razem, był jednym wielkim popularyzatorem muzyki jazzowej. Zostawił nam tak niebotyczną ilość, nam, słuchaczom jazzowym, niebotyczną ilość płyt, że to przyprawia aż o ból głowy. Nie? To są tylko wyjątkowe sytuacje, które wam pokazuję, ale żebyśmy sobie uświadomili, że to dzięki niemu Charlie Parker bodaj swoją najlepszą płytę ze smyczkami nagrał w 49 z Buddy Richem z Rayem Brownem. Nie? Wiele godzin maratonów wspaniałego solowego pianisty Arta Tatuma, giganta fortepianu solowego Norman Grant. Genius od Bud Powell, chyba najlepsza płyta w karierze chwiejnego emocjonalnie i rzuconego przez ten roller coaster życiowy, majtanego w górę, w dół Buda Powella w trio i solo Norman Grant, werwnie. I tak dalej, wiele innych, więc zawdzięcza mi Grantowi wiele. A na on the top of that, to jest twórca, tak powiedziałem, unikalnej formuły organizacji koncertów i wydawanych na płytach Jazz at the Philharmonic. Norman Grant i Jazz at the Philharmonic. Formuły, która działa no, prawie 20 lat, no, dobre kilkanaście lat i stanowiła drugi biegun tego, co dotychczas jazz prezentował. Małe scenki, ścieśnieni muzycy i publiczność. Te kilkanaście czy kilkadziesiąt osób w małych klubach. To była do tej pory reguła. Norman Grant przenosi jako regułę. Ja zaraz wytłumaczę, nawiążę do tego wcześniejszego wzoru Carnegie Hall, ale od 1944 roku za sprawą Normana Granta i cyklów to będzie coś no, naturalnego, coś regularnego. Występy w ogromnych salach dla kilkuset, a nawet ponad tysięcznej widowni. Opera House, czyli Civic Auditorium i tak dalej, więc Norman Grant dzisiaj jego twórczość, jego umiejscowienie w historii jazzu, tej stuletniej historii jazzu, tak mówię, już nie dzisiaj jakiś gigant z zakresu, wiecie, komponowania, czy saksofonu, czy pianistyki, ale ktoś, dzięki któremu my jako słuchacze, jako jazz fani zachwycamy się mnóstwem płyt i to jest zdjęcie Oscara Petersona, które się autorstwa Oscara Petersona, Norman Grant, przyjaźnili się i był jego menadżerem osobistym. On się urodził w Los Angeles w 1918 roku i jako dwudziestokilkulatek po służbie wojskowej zaczął w Hollywood buszować tam jako pomocnik przy filmach, a potem ruszył do działki tej jazzowej, jam session w kilku małych klubach organizował. I wreszcie przyszedł rok 1944, kiedy zorganizował z udziałem kilku wielkich gwiazd, m.in. Nat King Cole, czy tam był Les Paul, czy Illinois Jacket, koncert, pierwsza wielka demonstracja w sali koncertowej, nie właśnie w lokalach małych, gdzie się pali, gdzie się szklaneczki słychać z whisky trzaskające o siebie. Koncert miał pomóc zebrać fundusze dla prawników, którzy mieli bronić kilku chłopaków meksykańskich, amerykańskich, niesłusznie oskarżonych tam w sprawie o morderstwo. Więc tak się zaczyna Jazz at the Philharmonic. Jest lato 1944 roku, tak powiem, Nat King Cole i inne gwiazdy. I od tego momentu to staje się
regułą, umiejscowienie takich zespołów na dużych scenach i przy widowni czasem ponad 1000-osobowej. Nie? Ten cykl przetrwa prawie 20 lat i oczywiście były w historii jazzu wcześniejsze przypadki, jak sobie już omawialiśmy podczas spotkania dotyczącego Bennego Goodmana, że jazz wcześniej już doszedł do Carnegie Hall w 1938 roku. Natomiast były to przypadki pojedyncze. Potem w tym samym roku 1938 From Spirituals to Swing, potem tam Ellington występował w Carnegie, ale nagle Norman Grant zrobi z tego regułę. Występy w dużych salach, gdzie może naprawdę 1000 czy 1500 osób słuchać takich koncertów. W 1944 roku były dwa koncerty, w 1945 zrobiłem tutaj zestaw, odbyły się cztery koncerty. Philharmonic Auditorium, Mayfair Theatre w Portland, San Diego. Natomiast to, co się dzieje w następnych latach, to aż się ze zdumienia, nie umiem wyjść ze zdumienia, podziwu. Philharmonic Auditorium, Embassy Auditorium, Shrine Auditorium, Los Angeles, Oakland, San Francisco, Seattle, Denver, Kansas, Pittsburgh, Carnegie Hall, Civic Opera House i tak dalej, i tak dalej. A kto w składzie? Parker, Gillespie, Gene Krupa, Hawkins, Lester Young, Medilux, Lewis, Buddy Rich i tak dalej. Zobaczcie, całą listę zrobiłem tras 1946 roku, a to jest dopiero początek, wyobraźcie sobie. Tu macie wszystko zapisane. Helen Humes, Errol Garner, Flip Phillips, Opera House, Music House, Pershing Ballroom. Wielkie sale, nie? W 1947 roku kolejne. Brooklyn Academy of Music, Nowy Jork, Howard Theatre, Washington, Academy of Music, Philadelphia i południe, żeby wieczorem zagrać w Carnegie Hall, nie? Hawkins, Buddy Rich, Buck Clayton, Illinois Jacket, Flip Phillips, śmietanka i zobaczcie, to jest trasa tylko wiosenna, a tu jest jesienna. Nie? Więc to rusza z rozpędem wielkiej machiny, pociągu transsyberyjskiego. Taki to ma ciąg, nie? Boston, Nowy Jork, Baltimore, Philadelphia, Carnegie Hall, Symphony Hall, Colosseum, Municipal Auditorium i tak dalej, ogromne sale. Nie? Dodatkowo walorem już nie tylko dociera do tysięcy ludzi tymi koncertami, ale Norman Grant te koncerty nagrywa. Najpierw Mercury Records jako pomocnik. Na to Norman Grant, Mercury, Norman Grant, Philharmonic, Mercury Records. Natomiast w 1946 zakłada swoją firmę, Clef Records, i już jest panem na włościach. Już on decyduje o wszystkim. Od nagrania, jaki zespół, jacy ludzie, jaki repertuar, czasami nawet w jakiej tonacji, w jakim tempie. On rozprowadza te płyty i tak zaczyna się wspaniała działalność, która, tak jak powiedziałem, w tej stuletniej historii jazzu nie ma żadnego porównania. Clef Records i Norman Grant, Jazz at the Philharmonic, Clef Records, Jazz at the Philharmonic. To była formuła takich jam session. W zasadzie utwory trwały po kilkanaście minut. Było muzyków 7, 8, 9, długie solówki i ta ekscytacja, publiczność to wyczuwała i uczestniczyła w tym na żywo, a ci, którzy nie mogli, słuchali tego później z płyt, więc organizacja i ta przedsiębiorczość Normana Granta jeszcze z roku na rok coraz bardziej rozpędza tą całą procedurę. Norman Grant zapowiada koncerty, Norman Grant decyduje o wszystkim, łącznie w którym momencie kurtyna ma opaść, czy się podnieść, ile razy się mają wyjść kłaniać. Niektórzy to traktowali jako trochę taką dyktatorską działalność, ale zaraz sobie powiemy, że muzycy wielką sztamę trzymali z Normanem Grantem. Ponieważ, i tu mamy jedno z pierwszych wytłumaczeń, Norman Grant bardzo dbał o zniesienie segregacji. Mówimy tutaj o latach 40. i 50., czyli Ameryka jest ciągle podzielona na white only i colored only, a tu nagle ktoś przychodzi, Norman Grant, i w tych wszystkich miejscach, których właścicielami byli inni ludzie w Baltimore, na Filadelfii, wtedy mówi, nie, murzyni nie będą u góry na balkonie, czyli nie, no air conditioned, gdzie jest ciemno, tłoczno i zaduch. Tylko tak, biali razem, nie? Po pierwsze. Więc przerywał koncerty, gdzie się zdarzały sytuacje tego typu. Kiedyś w Japonii kilku amerykańskich, chyba podpitych marynarzy zaczęło latu śpiewać i tam krzyczą z widowni. Natychmiast opuścił kotarę, przerwał koncert, powiedział do muzyków, idziecie natychmiast ze mną, nikt się nie wyda. I
tym marynarzom po prostu nie widział innej możliwości. Jeżeli oni, największej gwieździe na świecie, potrafią dogadywać rasistowskie uwagi podczas koncertu, podczas występu, to się nie ma z nimi tu patyczkować. Panowie, może byście się uspokoili, bo wiecie, tu się coś dzieje fajnego. Po prostu wklupali im. I tak, więc dbałość o hotele, dbałość o dobre fortepiany, dobre stawki dla muzyków i zlikwidowanie segregacji rasowej nie tylko na scenie, ale również na widowni. To jest Norman Grant. Ogromne zasługi. Miał swoje stajnie Billie Holiday, Roy Eldridge, Dizzy Gillespie, Lester Young z Buddy Richard. Więc trudno o lepsze nazwiska. Coleman Hawkins, wreszcie Charlie Parker. Nie? Więc to jest, dbał o publicity, jest na okładkach Downbeatu, proszę bardzo, jest, udziela wywiadów i dba o reklamę swojej firmy. Dodatkowo Clef Record nagrywa inne gwiazdy spoza cyklu Jazz at the Philharmonic, czyli Counta Basiego, Lionela Hamptona czy Billie Holiday, więc idzie to cały, z roku na rok maszyna nabiera tempa. W 1953. Nie wiem z jakich powodów, czy to były podatkowe kwestie, czy jakieś inne. Clef Records przemienia się w Norgram, skrót od Norman Grant, to był 1953 rok. Ale to są oczywiście ci sami muzycy nagrywani. Nie? Lester Young z Oscarem Petersonem, Norgram Records. Modern Jazz Quartet, Norgram, z dodatkiem dwóch, Sonnego Sita i Gillespiego, także Modern Jazz Quartet. Przemieniony w Modern Jazz Sextet i tak dalej. Więc tych koncertów jest coraz więcej z roku na rok. Już wam pokazałem lata 47-48 trasy, ale wyobraźcie sobie, że 48 rok, tak wygląda. Jest. Oparcił o Quintet Parkera z Redem Rodneyem, Duke Jordan, Tommy Potter, Lou Levy, to był kwartet, plus Sarah Vaughan, Dexter Gordon, i macie, Toronto, Buffalo, Pittsburgh, Cleveland, Indianapolis i tak dalej. Same wielkie sale, nie, teatry, Carnegie Hall. Audytorium. Głowa boli, a 49 to już w ogóle chyba szczytowy moment. Ellen Fitzgerald, Ray Brown, Hank Jones, Freddie Mann, Fat Navarro, Coleman Hawkins, Bud Powell, Parker, Buddy Rich. I to jest tylko trasa wiosenna. Nie zmieściło mi się na stronie, więc przerzuciłem na drugie. Same audytoryjne sale, ponad 1000 widowni, a to jest jesienna, nie, trasa. Więc jazz nagle, i to ten topowy, nie? Bo nie ma wtedy większych nazwisk: Ella Fitzgerald, Coleman Hawkins, Lester Young, Parker, Peterson, Ray Brown i tak dalej. W 50 roku już nawet nie wypisywałem tych miast i co się dzieje. A w końcu Jazz at the Philharmonic dociera do Europy. Więc mamy jeszcze jeden ważny jakby punkt w działalności Normana Granta, do Stuttgartu, a brytyjskie tournée, czy do Holandii, czy do Włoch. Zaczyna się 52 roku, gdzie na wiosnę pojechali Sztokholm, Göteborg, Kopenhaga, Malmö, Paryż, Bruksela, Haga, Amsterdam, Zurich, Lozanne. Ta Europa ma śmietankę tak na talerzu, nie? Ella Fitzgerald, Oscara Petersona, Max Roach, Roy Eldridge, Flip Phillips, Hank Jones. No, ja tylko wypisuję tutaj te najważniejsze postacie, bo musiałaby być cała lista bardzo długich nazwisk. A zobaczcie, co się dzieje w 53 roku. Najpierw 31 koncertów w Europie na wiosnę. No, to co? Potem mają prawie 40-koncertową trasę amerykańską na jesień. A na koniec, żeby tak jeszcze dobić, jadą na 10 koncertów do Japonii, Osaka i Tokio. Więc również Japonia dostaje za sprawą Normana Granta na talerzu. Jazz najwyższej miary, najwyższej jakości. Także naprawdę Norman Grant w Tokio 53 i od tego momentu ci muzycy są zachwyceni, którzy z nim współpracują, bo mają stawki za jeden koncert, tak jak tydzień musiałby orać po kilka setów grając w klubach. Super hotele, latają samolotami, ten o nich dba, i kwestie rasowe, i pieniądze. Największe miasta w tym mają publicity, są rozpoznawalni w Europie, są rozpoznawalni w Japonii. Norman Grant, the greatest jazz in the world. Więc to mu zawdzięczamy. Mówię, już nie wypisywałem dalej, 54, 5, 6, zobaczcie, co się tu dzieje. W 54 4-tygodniowa trasa non-stop w Europie, tylko 2 dni wolnego. Nie? Stan Getz, Ella Fitzgerald, Ray Brown, Louis Bellot i tak dalej, i tak dalej. Najważniejsze nazwiska w tym, więc latają samolotami, pociągami do Europy oczywiście samolotami. Paszport Ellie wygląda tak, jakby tutaj już brakuje miejsca, nie? Z Gillespie, z tym. Są witani kwiatami, girlandy, oklaski, autografy rozdawane.
To było coś niespotykanego. Jazz at the Philharmonic, umiejscowienie jazzu w wielkich salach, popularność, w dodatku płyty napędzały to. I od 52 roku to przynosi $1 000 000. To trzeba sobie też powiedzieć, nie? Muzycy dobrze zarabiają, ale oczywiście organizator tu jest $1 000 000 rocznie. Są oczywiście głosy krytyki, bo rzeczywiście były. Tutaj w Chicago dziennikarz pisze, że karykatura jazzu. Co najgorsze można znaleźć w jazzie, to tu właśnie. Rzeczywiście ten tradycyjny repertuar, czasami tam jakaś Stardust, Bad and Soul, czy tradycyjne utwory z nowoorleńskie, ta formuła jam session była krytykowana, że się przez 10 minut ścigają, że saksofoniści, zwłaszcza Illinois Jacket, czy trębacze też Roy Eldridge, śmigają po górze i często to są takie wyścigi. No trzeba powiedzieć, że rzeczywiście zdarzało się często, że Norman Granz na scenę wypuszczał kilku trębaczy, kilku saksofonistów i ta rywalizacja być może gdzieś tam, te napinanie się, a ja ci tu wyżej, a ci tutaj, wiecie, na rękę, nie? Którego. To się nie wszystkim mogło podobać i rzeczywiście te głosy krytyki, Sweet Georgia Brown i takie bluesy, nie wszystkim to mogło się podobać, więc tutaj dziennika rzeczywiście karykatura jazzu i krytyka. Natomiast, no i jak można krytykować biorąc pod uwagę całość zagadnienia, zespoły, które mają w składzie takie jak Ella Fitzgerald, Stan Getz, Coleman Hawkins, Oscar Peterson, nie? Max Roach, Roy Eldridge, Ella, Ray Brown, Buddy Rich, Dee Gillespie, Peterson, Illinois Jacket, Lionel Hampton, Flip Phillips, Johnny Hodges, nie? Tu jeszcze Parker, Rabbit i Ben Webster, czy Barney Castle. No elita jazzu, nie? Więc Helen Humes, wokalistka, Ella śpiewała, najpierw Helen Humes, Billie Holiday, a potem Ella Fitzgerald była główną gwiazdą. Więc tysiące ludzi może tego słuchać, najwyższego poziomu jazzowego i to jest wielka wartość cyklu Jazz at the Philharmonic i Normana Granza. No i wreszcie w 1956 roku jakby skupia ten Norman Granz te dwie wcześniejsze swoje firmy i Clef, i Norgran i zakłada firmę Verve. I to rzeczywiście będzie Sound of America, bo tutaj nagrywali cały czas ci najwięksi. Po kilkunastu latach dorwał Ellę już jako swoją, do swojej stajni, nazwijmy to. Ella występowała wcześniej, miała kontrakt z Decca Recordings, teraz jest Verve, będzie menadżerem osobistym Ellie Fitzgerald. Ureguluje zaległości podatkowe Eli, no i ustawi ją programowo do tak zwanych songbook, czyli płyt, które dotyczyły tylko jednego kompozytora, songbook Irvinga Berlina, songbook Cola Portera. Będzie menadżerem osobistym Oscara Petersona. Podobnie Irving Berlin, songbook Oscar Peterson Trio i George Gershwin, cała płyty, czy Duke Ellington, songbook plays Oscar Peterson Trio. Z Petersona była taka śmieszna legendarna opowieść, którą tu muszę przytoczyć, bo to był Kanadyjczyk, nie? To był Kanadyjczyk, więc chcę opowiedzieć o debiucie w Carnegie Hall w 1968 roku. Jako Kanadyjczyk musiał mieć pozwolenie na pracę. Tego pozwolenia nie zdołano na czas załatwić i Norman Granz sprawę rozegrał tak, to wiesz co, ty chcę usiąść na widowni. I rzeczywiście w połowie koncertu Norman Granz opowiada, o wiecie co, a ja tam widzę takiego faceta, ja go tam słyszałem kiedyś w Kanadzie, super pianista, chodź coś z nami zagrasz. I tak obeszli, rzeczywiście Oscar Peterson wtedy zagrał, pokazał się i to był tego typu debiut, który ustawił całą jego dalszą karierę na najwyższym levelu, jaki sobie można wyobrazić. Tak trochę obeszli tutaj te prawne przepisy dotyczące zatrudnienia prawa w Stanach Zjednoczonych. No oczywiście potem dla Verve nagrywali wszyscy Ella and Louis swoje płyty i Charlie Parker z Dizzy Gillespie, Sonny Rollins z Gillespie, Big Band Gillespiego i nawet West Coastowi muzycy, czyli Mulligan i Paul Desmond i Billie Holiday i Count Basie ze swojej Big Band, Verve, Tal Farrow, Verve i swoje jam session, którą tą formułę jednak Norman Granz lubił. Gdzieś emocjonalne i nie chcę powiedzieć wyścigi, bo to źle zabrzmi. Dbał o promocję, czyli małe płyty dostarczał disc jockeyom w radiu, żeby promowali jakieś tam pojedyncze utwory. Rzeczywiście za chwilę się okaże, że wszyscy laureaci downbeatowych ankiet, proszę bardzo, wokal Ella Fitzgerald, tenor Stan Getz, baryton Jerry Mulligan,
Oscar Peterson na pianie, nie? Big Band, Count Basie, Jimmy Smith na organach, Herbie Mann na flecie, Bill Jackson na wibrofonie, J.J. Johnson na puzonie, Buddy DeFranco na klarnecie, Paul Desmond na alcie, czy Ray Brown na basie, to werf, nie? Najlepsza firma na świecie, która produkuje takie znakomite, więc no, cieszyli się życiem, cieszyli się uznaniem, pieniędzmi i tak to wyglądało. Natomiast no jednak na początku lat 60. 61. Norman Granz sprzedaje swoją firmę, jest chyba zmęczony tą organizacją, wiecie, ile to telefon, nie było maili przecież, że to w sekundzie wychodzi, telefon, jakiś telegraf i mnóstwo organizacyjnej, a on jednak chciał to wszystko mieć pod kontrolą, być może już był przemęczony i na ponad 10 lat Norman Granz zostawia to wszystko, sprzedaje firmę, zostawia działalność menadżerską, wrócił. Po 10-11 latach, w zasadzie w 72 roku, założył Pablo Records. No tutaj trzeba powiedzieć, że no, zarobił dużo pieniędzy na tych prawie 20 latach działalności wcześniejszej. To były bardzo duże pieniądze i te Pablo jest związane, Pablo Records jest związane z jego fascynacją Pablo Picassem i kolekcjonował jego dzieła. Nie? Nagle pomyślicie sobie, menadżer jazzowy kolekcjonuje dzieła Picassa, a sam Picasso był na ścianie w gabinecie, narysował portret Eli. No tak, te milionowe zyski, które co roku gdzieś tam były, no pozwoliły mu żyć w Grantowi w Europie i potem organizować koncerty w Montreux i cieszyć się no sławą jednego z największych organizatorów, menadżerów, impresariów w całej historii, ale my już mu nie patrzmy do portfela, czy do tego, że przez niektórych był nienawidzony, czy nielubiany, no bo twardo obstawiał przy swoim i wytykał w teatrach, że tutaj ja nie chcę podziałów rasistowskich, czy ma być o takiej godzinie, tak to ma wyglądać. On chciał o wszystkim decydować, więc no, do połowy lat 80. działał już w Montreux i organizując kolejne płyty i koncerty świetne, więc bardzo wiele mu zawdzięczamy i dzięki nim staliśmy się jazz fanami, a wielu z tych jazz fanów później również jazz musician. Werf, Sound of America, Norman Granz, Jazz at the Philharmonic. Ja dziękuję za uwagę, zapraszam na nasze następne spotkanie. Do zobaczenia.